kilka dni temu otrzymałam pismo od związków zawodowych kopalni Bełchatów. Bardzo serdecznie dziękuję za to pismo, ponieważ ono daje mi możliwość wypowiedzenia się na temat odkrywki w Złoczewie, ale też przyszłości Bełchatowa i całego regionu. I z tego pisma wybija się pewna myśl, pewna troska tych pracowników o swoją przyszłość, o pracę i o przyszłość swoich rodzin. I ja tą troskę rozumiem i podzielam. Jak Państwo wiedzą, ja nigdy nie ukrywałam swoich poglądów na temat Złoczewa, ponieważ czuję się politykiem odpowiedzialnym, odpowiedzialnym za ludzi. I swoje decyzje podejmuję na podstawie wiedzy. A wiedza, którą przekazują mi eksperci z różnych dziedzin, polega na tym, że niestety, ale odkrywka Złoczewie jest ekonomicznie, ale też i środowiskowo nieuzasadniona. Czasami prawda jest bolesna, ale czasami lepiej jest powiedzieć tą prawdę, ponieważ omijając ją albo oszukując, nie prowadzimy do niczego, nie prowadzimy do rozwiązania. I to wszystko prowadzi do marazmu. Jesteśmy teraz w przełomowym momencie, ponieważ w maju Unia Europejska zdecydowała, że może przydzielić Polsce 8 miliardów euro na transformację energetyczną. To jest bardzo dużo pieniędzy, to jest około 34-35 miliardów złotych. Trzy regiony w Polsce zdecydowały się o przystąpieniu do tego programu. To jest Śląsk, Dolny Śląsk i Zagłębie Konińskie. Te regiony przygotowują strategię restrukturyzacji regionu, tak aby sięgnąć po te pieniądze i aby przygotować siebie, ale również przede wszystkim mieszkańców do zmiany, która jest nieuchronna, ale która może okazać się początkiem czegoś nowego. Uważam, że mieszkańcy Bełchatowa również zasługują na taki plan. Uważam, że dla Bełchatowa powinniśmy przygotować strategię rozwoju regionu opartą na trzech filarach. Pierwszy to jest energia i gospodarka. I tutaj niewątpliwie pierwszym i podstawowym celem powinny być miejsca pracy. Jedno utracone miejsce pracy w jednym sektorze powinno odzwierciedlać inne miejsce pracy, równie dobrze płatne, w innym sektorze. I drugi cel w tym filarze to oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ Bełchatów, jak wszyscy wiemy, produkuje aż 20% energii w Polsce. To jest bardzo dużo. Drugi filar, który widzę, to jest filar społeczny, rozwój społeczny. I tutaj uważam, w tym filarze mieści się na przykład turystyka, ochrona zdrowia, ale też ich kultura i rozrywka. I trzeci filar, który często jest pomijany, ale uważam, że jest bardzo ważny, to jest transport. Bełchatów ma już dobre połączenia drogowe, ale nie ma połączenia pociągowego. Uważam, że jest to najwyższy czas, abyśmy wybudowali szybką kolej do Łodzi, do Piotrkowa, ale też połączyli Bełchatów z innymi miastami. Mam nadzieję, że znajdziemy konsensus. Musi być wola polityczna, ponieważ aby sięgnąć po te miliardy euro, musimy zdecydować się, musimy znaleźć porozumienie polityczne w tej kwestii, że Bełchatów chce się zmieniać. Dlatego co proponuję? Przede wszystkim spotkanie. Spotkanie wszystkich osób zainteresowanych. Mam tutaj na myśli związki zawodowe, zarządy spółek energetycznych, górniczych, samorządy, przedstawicieli rządu, organizacje społeczne i ekspertów, a także posłów, posłanków i posłanki regionu, senatora i europosłów całego regionu. Mam nadzieję, że do tego zespołu również przystąpi pan profesor Jerzy Buzek, ponieważ to on jest tym posłem sprawozdawcą, który odpowiada za Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To, co ja zrobię jako pierwszy krok, to zwrócę się do samorządowców, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i tutaj miejskim. Poproszę o spotkanie, ponieważ wiem z doświadczeń innych regionów, na przykład z doświadczeń Konina, że to samorządowcy mogą odgrywać w tej zmianie kluczową rolę. Mam również nadzieję, że
jak dogadamy się w końcu do zmiany, znajdziemy ten konsensus, to przyłączymy również do tych konsultacji całe społeczeństwo i doprowadzimy do panelu obywatelskiego. Chciałabym, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć na temat przyszłości miasta i regionu. I fryzjerki, i lekarze, i nauczycielki, i właściciele sklepów. Mam nadzieję, że taki panel obywatelski będzie i wszyscy będą mogli się wypowiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo i słucham na pytania. Pani poseł, nie wydaje się Pani, że to ładnie jest ubrane w słowa, ale ta transformacja może być gwoździem do trumny dla tych wszystkich, dla tych tysięcy mieszkańców, którzy żywicielem jest elektrownia, tudzież kopalnia. Gwoździem do trumny niestety, ale jest milczenie. I to trzeba powiedzieć tym ludziom i oni to wiedzą, bo ja, jak ja czytam ten list, to oni sobie już z tego zdają sprawę. Natomiast tak jakby zarządy spółek i politycy omijali ten temat, myślę, że to jest taka forma omijane, bo jakoś to będzie, ale to nie będzie tak jakoś. W tej chwili mamy jeszcze czas. Mamy kilkanaście lat na to, żeby dalej kontynuować odkrywkę w Bełchatowie i Szczercowie, ale te kilkanaście lat powinniśmy wykorzystać na rozwój regionu. Równolegle robić ten rozwój społeczny, ekonomiczny, gospodarczy. I to jest właśnie ten dobry czas. Pojawiły się już informacje, że po 2030 roku zostaną wygaszane kotły w elektrowni, czyli praktycznie nie ma szans na to, żeby uruchomić odkrywkę w Złoczew. Nie chcę się wypowiadać za zarządy i zarząd, ponieważ no ja, jak Państwo wiedzą, jestem w opozycji. Natomiast już teraz wiadomo, że nawet jeżeli odkrywka Złoczewie byłaby otworzona, to jej zasoby nie są takie same jak w Bełchatowie. Czyli już teraz powinniśmy się liczyć ze zwolnieniami. I już teraz zarządy spółek powinny opracować plan, co robić z tymi ludźmi i z ich rodzinami. Także to nie jest tak, że to jest albo białe, albo czarne. Już jest szare i najwyższy czas na decyzję. Co może być tą alternatywą dla kopalni i elektrowni? Ja uważam, tutaj oczywiście ja czytam dużo, ja uważam, że jednak powinniśmy tutaj szukać przemysłu, który jest technologiczny. Myślę, że to jest przemysł oparty na odnawialnych źródłach energii. Może samochody, może paliwa wodorowe. Myślę, że w tą stronę powinniśmy iść. Natomiast musimy też znaleźć rozwiązanie na to, co dalej z energią, bo oczywiście może być tutaj duża elektrownia wiatrowa, ponieważ to trzeba budować na tym, co Bełchatów już ma, a ma sieć elektryczną i to dobrą sieć elektryczną i trzeba z niej oczywiście skorzystać. Nie oszukujmy się, OZE nie wystarczy, nawet duża elektrownia wiatrowa prawdopodobnie nie wystarczy na cały region. To nie zastąpi 20% energii w kraju. Trzeba zapytać ekspertów. Ja już wiem, że są pewne przymiarki do tego, żeby na przykład dużym kablem sprowadzać prąd z energii wiatrowej z morza. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Trudno mi jest to ocenić, ale to jest najwyższy czas, żeby usiąść do stołu i nad tym porozmawiać, tak? Ja tak zapytam jeszcze o te konsultacje, bo o tym się oczywiście mówiło już od lat, że Bełchatów potrzebuje takich konsultacji. Nic w tym kierunku się nie wydarzyło. I co w takim razie zamierza Pani zrobić, żeby jednak udało się wypracować, prawda, jakieś stanowisko i coś ruszyć w tym temacie, bo jak mówię, od kilku lat się o tym mówi, nic się w tym kierunku nie robi. Zgadza się. Ja w ogóle jestem bardzo zwolenniczką paneli obywatelskich i udziału społeczeństwa w decyzyjności. To, co ja mogę zrobić, to spotkać się z panią prezydentką, się spotkam, z wojewodą łódzkim i z marszałkiem województwa łódzkiego i będę zachęcać do tego. To, co mogę, to zrobię. Chciałabym ich przekonać do tej zmiany. Mam nadzieję, że to się uda. Jestem dobrej myśli, a jak Państwo wiedzą, dzisiaj jest Dzień Środowiska, który został ustanowiony przez ONZ w latach 70. Może to jest dobry czas. Ja się o tym dowiedziałam dzisiaj z radia i może to jest dobry omen. Kilka miesięcy temu poseł Lorek taką inicjatywę ruszył, uruchomił, związaną właśnie
z przyszłością Bełchatowa, z rozwojem Bełchatowa, czy zamierzacie połączyć siły? Ja jak najbardziej chciałabym połączyć siły, bo to my musimy znaleźć konsensus i zgodę polityczną wszystkich partii politycznych. Ja wiem, że pan Lorek jest jednym z przewodniczących bodajże takiego zespołu parlamentarnego do spraw rozwoju Bełchatowa, bodajże to się tak nazywa. Ja jestem z kolei przewodniczącą zespołu parlamentarnego Zielonego Ładu dla Polski. Oferuję panu Lorkowi wspólne spotkanie tych dwóch zespołów tutaj w Bełchatowie. Zaprosimy stronę społeczną i mam nadzieję, że dojdziemy do konsensusu.